razie, jak widzicie, jesteśmy sobie w Brawlu i będziemy sobie dzisiaj wbijać 4000 pucharków, żeby wbić sobie właśnie Tika na tym koncie. Bardzo się cieszę, że już będziemy mieli tak dużo pucharków, bo no fajnie być prostym w Brawlu. Tutaj jeszcze jest właśnie nowy zdjęcie Byron, który wczoraj wyszedł. I w ogóle pamiętajcie o łapce w górze i subie z dzwoneczkiem, tak na starcie. A ja już zaczynam pierwszą gierkę. Zostawcie teraz właśnie łapkę w górę, żeby wyszła ta gierka. A ja... Przed każdą gierką... to jest, powiem wam, że jakaś dziwna mapa. Oni się tutaj do nas chcą tepnąć, ale im coś nie wyszło z tym tepnięciem. Ulala. Widzimy, że... O, widzicie? To była bardzo dobra taktyka. Dobra, to jest straszna mapa na zadymę taką, jak wiecie, nie na Brawlbola, tylko na zadymę, wiecie o co mi chodzi oczywiście. Moi widzowie są najmądrzejsi. Ci, którzy subskrybują. I ci, którzy też nie subskrybują, też są mądrzy. Jakby każdy, kto nie ogląda, to jest i gra w Brawla, to jest mądry. Jakby Brawl nie jest rzeczą, przez którą się robi mądrzejszy, bardziej się głupieje. Ale... Dobra. Musimy się wykazać jakimś tutaj skillem, oczywiście. Nie można tego paść w pierwszą gierkę. No to się nie może wydarzyć. Najważniejsze jest oczywiście wygrana. A my teraz... Musimy rozwalić tą penę, bo jeszcze chcemy mieć niebieską gwiazdkę, bo właśnie jakbyście, jak byliście w dniu update'u, to zmienili właśnie nagrodę. No i teraz jest ta niebieska gwiazdka, która jakby no dodała trochę, że jak macie remis, to wygracie, ale my nie będziemy mieli remisu, więc... Ja jeszcze pod koniec gierki nie chcę padnąć, więc no świetnie, bardzo. Ja trochę tutaj ściszę, bo mnie pewnie słabo bardzo słychać, a gierkę normalnie o 43 tysiące obrażeń. To teraz jakbyśmy zrobili 60 tysięcy, to by było misja jeszcze do tego. Jeszcze co ja dzisiaj może wbijemy trochę karnetu właśnie, no bo niedługo będzie opening tego karnetu do 55, więc naprawdę ja się jaram, ponieważ to jest niemożliwy. Ja będę mieć low, którego bardzo lubię. Naprawdę strasznie mi się podoba ogólnie low, jeśli chodzi o skilla. No i fajne jest, bo daje ci darmowe lody, więc... No, które cię jakby zamrażają, ale i tak, darmowe lody zawsze. Wiecie co? Jak ja patrzyłem na tego loda, to jak on wkładał to sobie do... wiecie, jak przegrywa, to wkłada to sobie tak... Pff, do buzi. Ja myślałem, że to jest jakaś szarlotka, to tak wyglądało. Przy tym to wygląda jak taka szarlotka, więc dobra. No, low jest bardzo fajny, więc prawdopodobnie będziemy to robić na live'ie, albo nie, nie będziemy robić na live'ie, ale live będzie, bo będziemy wbijać na przykład, jak będziemy wbijać jakiegoś, coś będziemy wbijać, jak będziemy sobie, czasami będą takie live'y, że wbijamy sobie karnet. Teraz no gram często, najczęściej w sumie gram na moim nowym koncie, które sobie założyłem i tam mam no, mało, co za lamy, jak oni zlamili to wszystko, mieli wygraną, a co, zlamili wszystko, naprawdę, ten tyk jeszcze się tak nie rusza i tutaj się do nas tepnął. My go widzieliśmy i widzieliśmy, że on tutaj się tepnie, to on sam parił, on sobie nam na chatę wchodzi, bum. Musi... O, jak my go... Nieźle to było. Wiecie co? My to przegramy. Jak my to przegramy, to będę naprawdę wkurzony. Przegrywamy, wiecie, dwa razy to samo.
prawie miałem podwójnego killa. Dobra, jest dobrze. Teraz nie możemy stracić tej niebieskiej gwiazdki. Jeszcze nie możemy tego paść. Musimy tak trochę bardziej ofensywnie teraz podchodzić do sytuacji. No nie jest łatwa, przyznajmy, nie jest łatwa sytuacja. Oni tutaj obydwoje wyszedli i nic nam nie zrobili, bo wszedli na tą bombę. O! Trzeba tego tika. O! Ale to było głupie. Co, teraz jak ktoś z nas padnie, kto ma dwie osoby padną. Dobra, mało brakowało, byśmy to przegrali, naprawdę. No to dobra, nie było tyle obrażeń, nie chcieliśmy, ale zawsze coś dużo, więc mamy karnet jeszcze, więc no i tak spoko. Mamy tika. Zanim go odblokujemy, zostawcie łapkę w górę, bo jeszcze będziemy grali tym tikiem, więc zostawcie na pewno łapkę w górę teraz. Co? Teraz liga jest... Tak długo trwa liga? Naprawdę? 24 dni? Wow, dobra. Czyli będzie to długi sezon, więc no spoko, będę mógł sobie powbijać trochę zadymiarzy i nie tracić przez długi czas. Dobra, no to wbijamy oczywiście tika. Bierzemy tika. Będę mógł sobie Amber powbijać, właśnie Amber. I nie będę tracić za sezon. Mamy tika, mamy 20 już zadymiarzy, więc to jest liczba parzysta i sobie zagrajmy może na duo, a później na Bounty. Albo jeszcze na duo i na solo może, tak? Dobra, jak widzicie, gra z nami bi, więc to jest tak mamy mało HP, razem mamy tylko 4600. Teraz już mamy więcej, gdzieś 6000 prawie, nie chce mi się liczyć. Chociaż, że akurat z matmy to jestem dobry, ale nie chce mi się. To był taki szybki easy win, że my naprawdę, ja myślałem, że nam nie będzie starczyć czasu, a my mamy jeszcze czas zagrać na każdym trybie, jak będą takie szybkie easy winy. Nie wiem, czy to dobry pomysł z tikiem na pierwszej mocy na solo, bez gadżetu, bez skilla, bo z tikiem jestem dobry, ale na tym koncie bez gadżetu słabo bez gadżetu jednak. Gadżet się bardzo przydaje w życiu tika. Ogólnie gadżety się przydają, ale akurat tikowi to ten gadżet to jest bardzo potrzebny. Daje mu dużo kasy. Dobra. Suche to jest, takie nieśmieszne. Ja. Dobra. Zajmijmy się już teraz Brawlem. W ogóle powiedzcie, kogo wolicie, no, z nowych zadymiarzy, Byrona czy Edgarda, czy na przykład jakiegoś skina, bo ja najbardziej lubię Edgarda, to jest taki nastolatek, taki wiecie, a ten Byron to jakiś stary alchemik, taki jakiś stary alchemik w Minecrafcie, villager. Że taki wiecie, trujo, on jest złym alchemikiem i on truje innych. On jakby pomaga swoim przyjacielom, a truje nieprzyjacieli, więc jest okropny. No to jakby jest dobry, bo pomaga swoim przyjacielom. Ale no wiecie, jak ktoś gra w Minecrafta, to oczywiście to wie. Ja bardzo lubię teraz Minecrafta i niedługo będą odcinki. Naprawdę już bardzo niedługo będą odcinki z Minecrafta. Już nawet za nawet kilkanaście dni będą już odcinki z Minecrafta. Więc ten, kto lubi Minecrafta, niech zostawi łapkę w górę. A ja spróbuję tutaj jakoś to wygrać. No jaka lama. Dobra, nie, nudzi mi się z nią. Tylko 4600 na 13 powerach. Malutko, naprawdę. Jak na 13 powerach. Myślałem, że już... A nie, bo my na tym trybie graliśmy. Dobra. Ale myślałem, że już się zmieniła nagroda.
Jeśli mamy 4020, to jakby odjąć 2000, to mamy 2020, czyli przeklęty rok. W ogóle, no... Też możecie napisać, wiem, że to już dawno od lekcji, ale też możecie napisać, jeśli oczywiście chcecie, możecie pisać, co chcecie, ale najważniejsze jest dla mnie właśnie, jaki jest wasz ulubiony Zedimer lub skin, którego dodają. Na przykład mój, mi się też podoba bardzo ten skin Dziadek do Orzechów Gale. W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że my ich podjeżdżamy, mamy samych miotaczy w teamie. Ja pierdzielę, jak my ich pod... Teraz oni nas podjechali. Ale my się nie martwimy. Buticzek naprawi sytuację. I w ogóle też możecie też bardzo, by było mi miło, jakbyście napisali, jaki jest wasz ulubiony tryb. Jaki nie jest wasz ulubiony tryb? Czy podoba wam się to, że dodali ten stary tryb, który już kiedyś był w Brawl Stars? Ci, którzy grają już w Brawl Stars od roku i pamiętają tego tryb, ten tryb jak był. Ja osobiście pamiętam, chociaż że tak nie aż tak osobiście, to i tak pamiętam. Nie kojarzy mi się, nie gram na tym trybie, ja mi się podoba, ale... Gdyby dodali jakiś nowy tryb, to by było lepsze. Znowu dodają tryb, który odjęli i tak... Na przykład w Halloween też był ten tryb, który już był z tymi właśnie... Tym. I wtedy to był nowy tryb, a teraz już po prostu to jest stary tryb, który znowu dodali. Więc mi się tak to średnio ten tryb podoba, ale jak wam się podoba, to możecie oczywiście napisać. Albo jak macie takie same zdanie jak ja. Zdarzy wam się. Nie podoba, dobra. Spróbujmy mieć maksimum gwiazdek, please. O, nie! On nam zabrał killa, Lamus. Dobra, ja wam dziękuję za... Wygraliśmy 3 gierki, ja wam dziękuję... 5 gierek dokładnie. Ja wam dziękuję za ten odcinek. W ogóle dawno tego nie sprawdzałem, mojego konta. Właściwie tutaj mam dużo ogólnie rzeczy, więc ja wam dziękuję za ten odcinek. A widzimy się... za 2 dni w sobotę lub jutro na live, jak ktoś będzie, a ja was żegnam, papa. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie dużo komentarzy. Nie no, jak ja wam tyle komentarzy mówię, że macie napisać, że nie będziecie wiedzieli, co wybrać. Więc ja wam dziękuję, zostawcie subika, najważniejszy jest właśnie sub, później możecie zostawić jeszcze łapkę, jak wam się oczywiście film podobał. Nie musicie, ale to mnie zachęca. No i ja wam dziękuję, pa.